No i zapraszam Was dzisiaj ponownie do spotkania ze mną, do kontemplacji. Ten kanał przechodzi pewną transformację. Być może część z Was to zauważyła, a śledząc moje poprzednie nagrania i publikacje. Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć i pewne rzeczy trzeba puścić i przede wszystkim zrozumieć, kim się jest i po co się jest tutaj na ziemi, aby móc zacząć działać w zgodzie ze sobą, z tym, kim naprawdę jesteśmy. I to jest oczywiście podróż, która trwa całe nasze życie. Nazwę to tak zwanym odwarunkowywaniem się, zdekodowaniem tego, co zostało w nas zakodowane, bo tak naprawdę każdy z nas został zaprogramowany. Czystą istotą, czystą jakością byliśmy zaledwie w kilka sekund po urodzeniu, chwilę potem zostaliśmy poddani pewnym nakładkom, pewnym programom, pewnym normom, regułom i zasadom. Tym, które uznano, że są właściwe dla naszego życia, dla społeczeństwa i dla przetrwania gatunku. Są jednak siły, zasady i reguły, które są potężniejsze niż to, co my jako ludzie wprowadzamy tutaj na Ziemi. I dzisiaj chcę trochę o tym opowiedzieć, bo do nagrania tego audio zainspirowała mnie rozmowa z bliską mi osobą, którą mieliśmy możliwość dzisiaj przeprowadzić rano. Wyjątkowo mocna i głęboka rozmowa o dynamice rodzin, o tym, co się dzieje w niektórych rodzinach i czego doświadczają jej członkowie. Ktoś, kto jest w środku danych zdarzeń, ktoś, kto jest nieprzebudzony, ktoś, kto jest poddany tej dynamice i jest w żywym centrum tej dynamiki, będzie oceniał zachowania innych członków rodziny. Będą padały słowa, ktoś komuś robi na złość, ktoś komuś odpłaca za swoje lata. Będą padały oceny i oskarżenia, będą padały słowa w postaci, kto jest winny, kto jest ofiarą, kto robi dobrze, a kto robi źle. To oczywiście dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy w samym centrum akcji, kiedy jesteśmy nieświadomi, kiedy nie dajemy sobie możliwości wyjścia poza pewien obszar, poza pewien obwód tego, co się dzieje w dynamice, w polu energetycznym danego rodu, danej rodziny, danego zgromadzenia. Jeśli jednak weźmiemy głębszy oddech i spróbujemy wyjść poza i przyjrzymy się temu, co się dzieje, znając podstawowe prawa, jakimi rządzi się chociażby energetyka rodu, wówczas będziemy w stanie zauważyć pewne zależności, pewien układ, a także pewną dynamikę energii, którą są pchani członkowie danego klanu, danego rodu. Jestem bardzo daleka od tego, by cokolwiek oceniać i kogokolwiek oceniać w działaniu. Natomiast lubuję się w tym i jest to też pewna część mojego daru, by przyglądać się z zewnątrz energetyce i tak zwanemu prawu wyrównania oraz dynamice, jaka następuje w relacjach między ludźmi. Ponieważ kiedy przyjrzymy się strukturze rodziny, w momencie, w którym tworzy się rodzina, jest ona pewnym rodzajem społeczności. Społeczność, żeby przetrwała, musi być jej nadane pewne prawo. I pod to prawo podlega cała społeczność, czyli wszyscy członkowie danego rodu, danej rodziny i danego klanu. Kto przynależy do takiego rodu? Kto przynależy do klanu i do rodu rodzinnego? Każda osoba, która w jakiś sposób ma połączenie z tym rodem. Któregoś razu nagram dla Was więcej szczegółów na ten temat, ale dzisiaj chcę powiedzieć o czymś innym. Chcę powiedzieć o tym, że wydaje nam się, że my jesteśmy wolnymi ludźmi, że mamy wolny wybór i że dokonujemy tego wolnego wyboru każdego dnia. Ale są też tacy, co uważają, że w ogóle nie mamy wolnego wyboru i że wszyscy za nas decydują.
i pierwsi, i drudzy mylą się. Tak naprawdę mamy wybór, ale mamy pewnego rodzaju wybór. Możemy decydować, do czego chcemy przynależeć i jakim prawom chcemy się poddać. I tutaj niestety poddanie się tym prawom nie należy do naszego wyboru, ponieważ są to prawa, które rządzą daną przestrzenią, do której my przynależymy. Mamy możliwość przynależeć do przestrzeni fizycznej, która jest mocno związana z naszym ciałem, z naszą cielesnością i ze światem materialnym. I tutaj dynamika rodu, rodzina, układy rodzinne, energetyka rodu, to jest bardzo mocno związane z naszym ciałem, z naszym byciem człowiekiem, z byciem przede wszystkim człowiekiem. O tym zresztą wspominał nieraz Hellinger, że układ rodzinny i system w ogóle rodzinny i ród bardzo mocno zbliża nas do bycia człowiekiem. Ale są również inne przestrzenie. Są przestrzeń energetyczne, jest przestrzeń również duchowa. I my mamy możliwość wybrać, któremu prawu będziemy podlegać i wybieramy to poprzez wybór, w którą przestrzeń wchodzimy, która przestrzeń staje się nadrzędną. Najlepiej oczywiście, jeżeli jest balans we wszystkich, ponieważ jako człowiek jesteś człowiekiem. Więc jeżeli chcesz być tylko i wyłącznie w przestrzeni duchowej, to pytanie, po co jesteś człowiekiem? Po co zdecydowałeś się narodzić tutaj i wejść w fizyczne ciało i doświadczać fizyczności, jeżeli nie chcesz w tym być? Jest swoiste prawo pokory, jest swoiste prawo poddania się i akceptacji tego, co zostało podjęte jako umowa, zanim wcieliłeś się tutaj na ziemi, zanim wszedłeś w fizyczne ciało. Zrozumienie pewnej dynamiki, zrozumienie jej procesów wiele ułatwia. Jednak początkiem wszystkiego jest uważność i przebudzenie się. Kiedy jesteśmy nieprzebudzeni, jesteśmy emocjonalni, oceniamy, krytykujemy, zajmujemy stanowiska i wybieramy, po której stronie danego członka klanu staniemy. W rodzinach od zawsze dochodziło do swoistych konfliktów. W rodzinach zawsze następowały specyficzne zachowania i sytuacje, mniej lub bardziej dramatyczne. I najczęściej członkowie danego klanu opowiadali się po jednej ze stron, uznając, że ktoś jest winny, ktoś jest katem, ktoś jest ofiarą, ktoś jest katem. Ktoś jest sprawcą, ktoś jest ofiarą. Kiedy opowiadamy się za czyjąś stroną, jesteśmy w centrum tej dynamiki. Absolutnie nieprzebudzeni, absolutnie nieuważni. Jesteśmy bardzo mocno oceniający i krytykujący to, co się dzieje tu, w tym konkretnym miejscu. Jednak potrzebujemy zrozumieć coś, bardzo mocno to zrozumieć i przyjąć do siebie, że każda rodzina podlega dynamice energii rodu. Energia rodu nie jest członkiem rodu. To nie jest mama, tata, dziadek, babcia. Energia rodu jest czymś nadrzędnym. Czymś, co tworzy pewne prawo, co tworzy pewien system. Bardzo dokładnie o tym mówił Hellinger na swoich warsztatach i naukach. Tworzy to system i pewien układ reguł, zasad, praw i dynamiki, której poddawani są członkowie danego klanu. Nie jest to rzecz, która zamyka się do naszego środowiska z postaci nasza mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat i dzieci, tylko sięga to dużo, dużo dalej, czasem wielu pokoleń wstecz. Jednak jeśli zrozumiemy, że dana rodzina może zaistnieć tylko wtedy, kiedy ma swoiste prawa, jest swoistą społecznością, bo przyjrzyjmy się temu z boku. Każdy klan, każda rodzina tworzy pewną społeczność. Żeby społeczność zaistniała,
jest ona niczym innym jak układem i żeby ona zaistniała, musi podlegać pewnym prawom. W przeciwnym wypadku rozpadnie się. Jednak te prawa nie są nadane przez osobę, która siada z drugą osobą i postanawia, założymy rodzinę i od teraz będą nami rządzić takie i takie prawa i wszyscy członkowie tej rodziny i tego klanu będą podlegać tym prawom. Ta energia jest poza naszą kontrolą i poza naszym władaniem, szczególnie kiedy jesteśmy nieświadomi jej istnienia. I jednym z najważniejszych praw rządzących się każdym systemem rodzinnym i każdą rodziną jest prawo wyrównania. Prawo wyrównania, którego działanie polega na tym, że pewne rzeczy muszą ulec zbalansowaniu i równowadze. I że jeżeli gdzieś w którymś miejscu nastąpiło przechylenie na którąś ze stron, została wyrządzona krzywda jednej bądź drugiej stronie, w pewnym momencie musi nastąpić pewne wyrównanie i z boku patrząc na to, patrzymy jak na wyrównanie w energetyce, ale kiedy jesteśmy w centrum danej akcji, będziemy na to patrzeć jak na wyrządzanie sobie nawzajem krzywd, kiedy jedno odpłaca drugiemu. To jednak tak się nie dzieje. Zmiana tego może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie to zauważyć. Ale nie poprzez ocenianie, bo kiedy zaczynamy oceniać lub krytykować, już wówczas jesteśmy w centrum. To trochę tak, jakbyśmy byli w centrum bijatyki i wszyscy z wszystkimi się biją. I my decydujemy, po której stronie się opowiemy. Oczywiście podejmujemy decyzję pod kątem tego, która strona jest stroną, która wygra. Jednak to nie jest ten kierunek. Ta energia, która zarządza dynamiką rodziny, która zarządza członkami rodziny, ona zawsze prowadzi do wyrównania. A to znaczy, że nawet jeżeli chwilowo, bo to jest chwilowe w przestrzeni pokoleń, jeżeli chwilowo któraś ze stron zyskuje przewagę i nazwijmy to wygrywa w danym konflikcie, kolejne pokolenie i kolejne będzie poddane tej sile, aby nastąpiło wyrównanie. Zapłata. My z poziomu ludzkiego możemy to nazywać zapłatą. Jednak w rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z zapłatą. W rzeczywistości ma to wiele wspólnego z tym, że jesteśmy poddani pewnym siłom. Jesteśmy poddani prawom i regułom, które działają w konkretnym świecie. Mamy tu na Ziemi świat materialny, fizyczny. Jeśli jesteśmy w tym świecie fizycznym, a większość osób jest w nim, jesteśmy poddani prawom i zasadom i regułom świata fizycznego i materialnego, naszej cielesności. Jeśli wchodzimy w przestrzeń duchową, wówczas jesteśmy poddani tym prawom, tym regułom, tym energiom i to one nami sterują. Jeśli wchodzimy w świat energii, dzieje się podobnie. Jednak jest pewna przestrzeń, która jest ponad tym wszystkim. Nieważne, czy jesteśmy w fizycznym ciele, czy jesteśmy czystą energią, czy jesteśmy czystym duchem, to nie ma żadnego znaczenia. Każda z tych form jest tylko inną gęstością formy, ale każda z nich składa się z tych samych cząstek elementarnych. Te cząstki elementarne poddawane są pewnej wibracji, poddawane są pewnemu prawu. Gdybyśmy przyjrzeli się bliżej, zobaczylibyśmy, że każda cząstka elementarna, z której składa się nasze ciało, nasze pole elektromagnetyczne, które jest wokół naszego ciała, że jest ono poddawane pewnemu bombardowaniu strumienia elektromagnetycznego i to przenika przez nas. Tak jak oddychamy powietrzem i praktycznie nie czujemy, że oddychamy powietrzem. Nie czujemy, jak ono wnika do naszych komórek, tkanek, jak przechodzi przez naszą skórę. My tego nie odczuwamy, ale jednak tak się dzieje.
Tak samo jest z tymi wiązkami, które przenikają przez nas. I to nie jest tak, że one przenikają bez jakiegokolwiek skutku dla nas. One przechodzą przez nas, powodując, że nadają nam pewną wibrację i wchodzą w interakcję z naszymi cząstkami, z których jesteśmy zbudowani. O tym wszystkim niesamowicie opowiada system Human Design. Jestem zafascynowana tą nauką i moje spojrzenie na dzień dzisiejszy jest takie, że my jako ludzie urodziliśmy się tutaj na Ziemi, ale żyjemy w ogromnym uśpieniu. Nie jesteśmy świadomi tego, kim jesteśmy, nie jesteśmy świadomi tego, jak działa prawo natury, jak działa prawo wszechświata. Mamy jakieś wybrakowane informacje na ten temat, którymi próbujemy manipulować i którymi próbujemy sterować, aby uzyskać pewne rzeczy w naszym materialnym świecie. Jednak rzeczywistość i głębia tych praw jest dużo szersza i dużo większa i ilość osób na całym świecie, która rzeczywiście jest zapoznana z tym, to jest może zaledwie kilka osób. Żadna z tych osób nie plasuje się na żadnym miejscu na liście najbogatszych ludzi świata. Nie znajdziecie tam żadnego z nazwisk, ponieważ ci ludzie doskonale wiedzą, czym jest to bogactwo, ten materialny świat i pieniądz, za którym wszyscy tak podążają. Widzą inną stronę tego wszystkiego. Natomiast ci ludzie zdecydowanie, można powiedzieć, że nie tylko wiedzą, ale żyją w zgodzie z tymi prawami. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły tego, czy są szczęśliwi, czy nie i jak wygląda ich życie, bo to nie temat na tą rozmowę i na to spotkanie. To, co jednak chcę wam powiedzieć, do czego chcę was zachęcić, bo jest to pewnego rodzaju również moja misja życiowa, to byście spróbowali zrozumieć, kim jesteście, byście zrobili ten pierwszy krok do zrozumienia, kim jestem naprawdę, co mną nawiguje, co mną rządzi. Nie na zewnątrz, to jest fikcja, tylko wewnątrz. Czemu jestem poddawany, jakim prawom, jakiej dynamice i co wpływa na mnie, a czego nie jestem zupełnie świadom. Ja nazywam Human Design, system Human Design nazywam jako instrukcję obsługi do każdego człowieka na Ziemi. Nagle okazuje się, że w latach 90. pewien człowiek spisuje taką instrukcję obsługi, która umożliwia zrozumienie nam ludziom tego, kim jesteśmy, kim każdy z nas jest. I to zrozumienie i ta instrukcja jest tak głęboka i tak szeroka, że daje odpowiedzi na każde pytanie. Jakże niesamowite jest to, że mamy rok 2023, a więc minęło ponad 30 lat, a ludzie wciąż nie korzystają z tej wiedzy. Z wiedzy, która jest w łatwy, prosty sposób przełożona na język, taki, który da się zrozumieć. My jednak wciąż podążamy za autorytetami zewnętrznymi, szukamy kogoś, kto nam powie, co mamy robić, jak mamy robić, jak mamy podejmować decyzje, co jest dla nas ważne, co jest dla nas lepsze. Jesteśmy uśpieni w relacjach, obwiniamy siebie nawzajem, widzimy winnych i widzimy ofiary. Walczymy, skacząc sobie do gardeł, wyrywamy ostatnie ochłapy materialnych rzeczy. I myślimy, że w tym świecie chodzi o to, kto wygra i kto przegra. Że wciąż jesteśmy poddani jakiemuś fikcyjnemu prawu walki. Przegrany i zwycięzca. Nie ma większej fikcji. Gdyby tylko dana jednostka się przebudziła i wyszła poza ten paradygmat, poza ten schemat i zobaczyła,
co naprawdę się dzieje i przyjrzała się jedynie dynamice swojego rodu i przyjrzała się temu, jak pewne rzeczy są powielane od pokoleń, przez pokolenia i przez pokolenia i przez pokolenia. Gdyby przyjrzała się temu, jaki układ łączył rodziców i jaki układ łączy tą konkretną osobę z drugą osobą. I gdyby wzięła głęboki wdech i zadała sobie pytanie, w którym momencie postanowiłem lub postanowiłam wziąć na siebie, na swoje barki odpowiedzialność mojego taty lub mojej mamy i zrobić inaczej niż oni. W którym momencie swojego życia, kiedy byłem dzieckiem, przyglądałem się lub przyglądałam temu, co się dzieje w moim rodzinnym domu i postanowiłam, że w moim życiu będzie inaczej. Że im się nie udało, że tacie się nie udało, mamie się nie udało, ale mi się uda. I w tym momencie zaczęła ona tworzyć swoje życie podług życia swoich rodziców, tworząc bardzo podobną strukturę, bo taką strukturę musiała stworzyć lub musiał, aby potem zaprzeczyć temu i znaleźć inne rozwiązanie i pokazać, udowodnić swoim rodzicom, że da się inaczej. W rzeczywistości kończąc dokładnie w tym samym miejscu, w którym kończyli rodzice. Nie możemy zaprzeczyć i stanąć naprzeciwko sił, które są potężniejsze. Jeżeli chcemy z nimi walczyć, to się nigdy nie uda. Kierunkiem zmiany tego jest tylko i wyłącznie pokora i miłość. Dawno, dawno temu, naprawdę wiele, wiele lat temu, spotkałam na swojej drodze kobietę, która próbowała wytłumaczyć mi, czym jest prawo karmy i jak to prawo karmy ma się do relacji między ludźmi, czym są związki karmiczne i w jaki sposób krzywda zostaje rozpuszczona. Kompletnie nie mogłam zrozumieć tego, co ona do mnie mówiła na tamten czas, kiedy tłumaczyła mi, że krzywda i cierpienie rozpuszczane jest poprzez miłość. Byłam wtedy w głębokim, głębokim procesie żalu i pretensji do losu, jaki zgotowano mi w mojej rodzinie, kiedy byłam dzieckiem. Miałam w sobie dużo bólu i osoba, która mi mówiła o jakimkolwiek wybaczaniu tym, którzy ten ból mi zadali, była dla mnie śmieszna. Dlaczego miałabym komuś wybaczać, jeżeli ktoś mi zrobił krzywdę? W życiu nie wybaczę nikomu. Ząb za ząb, oko za oko. Jak to mówią niektórzy, w Biblii jest napisane. Wiele, wiele lat później zrozumiałam ten proces, kiedy on zadział się w moim życiu. Potężny, ogromny proces, który całkowicie zmienił i uzdrowił mnie, moje ciało, moją duszę, wprowadzając, nie nazwę tego wybaczeniem, bo to nie było wybaczenie. To był rzeczywiście pewien poziom wibracji miłości, która była tak potężna, a która pozwalała na spojrzenie na wszystkich, którzy byli w moim życiu i którzy w jakikolwiek sposób skrzywdzili mnie. Ta wibracja pozwoliła mi na spojrzenie na nich z innej strony, z innego poziomu. I to był poziom, na którym nie było ani sprawców, ani winnych, ani ofiar, ani katów, ani tych, co się znęcali, ani tych, którzy byli poddawani temu znęcaniu. Tam byliśmy wszyscy na tym samym poziomie i przenikała przez nas niesamowita energia miłości, nie ludzkiej miłości. To nie miało nic wspólnego z tym, co jest znane dla nas tutaj na Ziemi. Ta energia była dużo, dużo potężniejsza.
Ona zmieniła wszystko. Być może dlatego dzisiaj robię to, co robię i być może dlatego jestem uważna na wszelkiego rodzaju ocenianie czyichkolwiek zachowań i opowiadanie się po czyjejkolwiek ze stron, ponieważ widzę szerszy obraz danych zdarzeń, energii, którym poddawane są dane osoby, ruchu, w którym dana osoba podąża i która jest pchana przez pewną dynamikę i siły, których nie jest świadoma. Jednak by to się zadziało, to pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy zrobić, to obudzić się. I obudzić się mam na myśli nie z takiego snu, w którym jesteś co noc, tylko obudzić się w tematyce świata, w którym jesteś, swojej codzienności. Obudzić się i zrozumieć i przyjąć do siebie 100% odpowiedzialności za to, że to, gdzie jesteś dziś, jest 100% twoją odpowiedzialnością. Dziś już tak. Dziś to ty za to odpowiadasz. I dopiero wtedy, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, ale za swoje życie, za swoje działania, za swoje myśli, za swoje emocje i reakcje oraz decyzje, dopiero wtedy będziesz w stanie zmienić cokolwiek. Nigdy wcześniej. Nie mam na myśli absolutnie, żeby brać odpowiedzialność za decyzję drugiego dorosłego człowieka. Absolutnie nie. Bo kiedy weźmiesz odpowiedzialność za czyjeś decyzje, wejdziesz w dynamikę i wejdziesz i wyrazisz zgodę i pozwolisz na to, by poddać się działaniu pewnych sił. Nie miej więc potem pretensji, że skutki w twoim życiu będą takie, jakie będą. Dziecko, które bierze na siebie odpowiedzialność za naprawienie związku swoich rodziców, robi nic innego, jak mówi: tato, mamo, wy nie jesteście wystarczająco dorośli, ja się wami zajmę. Ta siła, która tworzy i trzyma ród w całości, nie ma nic wspólnego z logiką. Energia nigdy nie jest logiczna. Energia odpowiada na energię. Proszę bardzo, jeśli taka jest twoja wola, proszę bardzo. Jednak nie ma możliwości, by dziecko było powyżej rodziców. To jest kolejne prawo, któremu jesteśmy wszyscy poddani. Prawo hierarchii, prawo starszyzny. My temu prawu ulegamy, czy tego chcemy, czy nie. Możemy z tym walczyć. Jednak skutki tej walki będą przekładały się na nasze życie i w kolejnych pokoleniach będą przynosiły określone skutki w życiu danego człowieka, w życiu naszego dziecka, w życiu naszego wnuka, w życiu naszego prawnuka. Dorosły człowiek jest dorosłym człowiekiem. Musimy to zrozumieć. Nasi rodzice, będący gotowi, by nas spłodzić, byli dorośli i są dorośli dziś, nawet jeśli mają wiele lat, nawet jeśli mają 80, 90 lat, są dorośli. Ale jakże często my, dzieci, robimy z nich niepełnosprawnych, zależnych i traktujemy ich jak dzieci. W chwili, w której ty traktujesz rodzica jak dziecko, pozwalasz na to, by wejść w tą dynamikę. Nie miej potem pretensji do nikogo, że nastąpi w pewnym momencie w twoim życiu wyrównanie, ponieważ zawsze są konsekwencje naszych decyzji. I tu jest nasza wolna wola. To ty decydujesz, co wybierasz. To jest wolna wola. To jest wolna wola, która jest dana człowiekowi. Tej woli nie ma drzewo. Drzewo nie ma woli, gdzie zostanie zasadzone. Ale ty jako człowiek masz wolę decydowania. I od tego, co wybierzesz, jaką podejmiesz decyzję, zależą kolejne i kolejne dni, a także losy twoje, twoich dzieci i losy kolejnych, dalszych pokoleń. Tak to tutaj zostawię.
Jestem ciekawa waszych odczuć. Zachęcam was do tego, żebyście zrobili dla siebie takie ćwiczenie. Zróbcie to dla siebie. To jest bardzo mocny proces. Uczę tego na warsztatach, uczę tego na sesjach też, kiedy prowadzę osoby. Spróbujcie przyjrzeć się swojemu życiu, ale z boku. I spróbujcie przyjrzeć się dynamice swojej rodziny i zauważyć, gdzie jest podobna dynamika. Gdzie już ktoś podobny los miał, jaki wy macie. Podobnie wybierał. Podobnie działo się u niego w życiu. Z podobnymi problemami się stykał. W podobny sposób było o nim mówione. I spróbujcie zobaczyć, w czyje buty zdecydowaliście wejść, czyją drogą postanowiliście iść, czyim losem żyjecie. Wasza relacja, to gdzie jesteście dziś ze swoim partnerem lub partnerką, czy mężem, czy żoną, gwarantuję wam, że jest powieleniem tego, co było kiedyś. Może u waszych rodziców, może u ciotki, wujka, albo dziadka, babci, albo dalszych pokoleń, ale jest tylko powieleniem. To nie jest wasze życie. Nie żyjecie własnym życiem. Gwarantuję wam to. I to w bardzo łatwy sposób możecie sprawdzić właśnie poprzez to ćwiczenie. Cudowności wam życzę i uważności. Byście byli mocno w sobie, byście zauważali to, co się dzieje, szczególnie kiedy jesteście chętni do oceniania i krytykowania. Łapcie się w tych momentach i zauważajcie je. I odwiedzajcie mój kanał. Będzie tu coraz więcej treści, które mają otworzyć świadomość i mają nas przebudzić. Cudownego dnia.